Ulice Niezłomnych i Ratajczaka. Pójdziemy teraz ulicą za rogiem Izby Rzemieślniczej prosto, mijając jej gmach po lewej. Wizawi Izby, po prawej stronie ulicy, widzimy duży budynek. To dom żołnierza. Ukończony w 1939 roku w duchu moderny, w czasie wojny został kompletnie zniszczony. Odbudowano go potem pod okiem jego projektanta. Niestety, zastosowane wówczas materiały wykończeniowe odebrały mu wiele dawnej, przedwojennej elegancji. Następny budynek za domem żołnierza to Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar. Gmach ma charakterystyczną szklaną fasadę połączoną z czerwoną cegłą. Powstał on na terenie byłego Poznańskiego Browaru, i stąd jego nazwa. Mury starego browaru zostały częściowo zachowane i wkomponowane w nowoczesne bryły budynku. Przejdźmy teraz na drugą stronę ulicy. Do tego czasu proszę wcisnąć pauzę.